Cześć, z tej strony BN23 witam Was w kolejnym odcinku z serii Poezja Widzów, a także w ósmej już części e, opowiadania autorstwa Mattiego e, pod tytułem Żółte trupy, gdzie nasi bohaterowie muszą sobie radzić w świecie apokalipsy zombie. E, a oprócz tych zombie także mamy różne ugrupowania, które również e, działają na niekorzyść naszych bohaterów. Ostatnia e, część zakończyła się tym, że. Tomek odkrył, iż Michał i jego rodzina w stodole trzymają dość sporą grupę zombie, natomiast nie wiadomo, dlaczego tak jest. Pytanie do was było następujące, czy Tomek ma powiedzieć reszcie grupy obecności zombie w stodole i zdecydowanie wygrała opcja, że tak, ponieważ pewnie tak jak ja stwierdziliście, że będzie to ciekawsze dla fabuły, yy... Że bardziej to będzie taka żywsza akcja, może coś się rozwinie. E, także taką opcję też wybrał Mateusz. No i co, przed nami rozdział 8, Stodoła. 4 września 2031 roku. Pan Tomasz wrócił do domu, nie mówiąc nikomu o tym, co zobaczył w stodole. Większość grupy udała się do snu, jednak część wciąż patrolowała okolice na wypadek ataku pisowców lub powrotu gaminga. Na byli Mateusz, Dawid oraz Jagoda. Okolica była ciemna. Słońce już dawno zaszło na horyzont. Mateusz i Dawid rozmawiali o smutnych ludziach, które spotkali w Bosiu zanim jeszcze wybuchła epidemia, tracąc przy tym czujność i poczucie czasu. W tym czasie Jagoda dostrzegła w oddali postać, która powolnym krokiem szła w kierunku farmy zombi! krzyknęła Jagoda. Mateusz i Dawid spojrzeli w kierunku lasu i dostrzegli, że coś faktycznie się zbliża. Zdejmę go, powiedziała Jagoda. Poczekaj, nie powinniśmy marnować amunicji. Ja i Dawid pójdziemy go zabić, odparł Mateusz. Zombie szedł powolnym krokiem w stronę farmy, jednak nie miał żadnego towarzystwa. Mimo to sytuacja ta przeraziła trochę Mateusza, który wiedział, że skoro jeden zombie tu doszedł, to niedługo może zjawić się tu ich więcej. Jagoda wycelowała w kierunku zombie, jednak był on tak daleko, że nie była w stanie dobrze go dostrzec, nawet przy pomocy lunety. Mateusz i Dawid zabrali noże i podbiegli w kierunku lasu, gdyż zbliżyli się do zombie zobaczyli, że nie jest to zombie, a gaming, który wracał z wąwozu. To gaming? zapytał Dawid. Tak, to ja odparł Gaming. Gaming był ranny i ubrudzony w błocie. Ledwo szedł z życiem po ucieczce z wąwozu, a na dodatek, na dodatek miał od schodzeniem, przez co z daleka wyglądał jak zombie. Co ci się stało?-zapytał Mateusz. Znalazłem trop odparł Gaming. Jaki trop? Trop w sprawie Damiana. W tym momencie, jak go z karabiny snajperskiego w kierunku Gaminga, myślę, że jest to zombie, po czym Gaming upadł na ziemię. O nie! krzyknął Dawid. Coś ty zrobiła krzyknął Mateusz. Mateusz i Dawid pobiegli do gaminga, odetnęli z ulgą, widząc, że kula z tylko lekko go Hamujcie się tam trochę. Zabrali go z powrotem do obozu, by gaming doszedł do siebie. Strzał z obudził Aksreya, który był zdezorientowany. Co, coś, coś, się, coś się stało? Nie, ale się zaciąłem. Zapytał Axray. To nic wielkiego odparł Mateusz. Axray zobaczył gaminga, ucieszył się na jego widok. Oraz pomógł zaprowadzić go do domu. Gdy Wojciech zauważył, co się stało, pomógł gamingowi do, 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 do siebie oraz dał mu leki. Jagoda przyszła przeprosić z gaminga za to, co zrobiła, tłumacząc to tym, że chciała poćwiczyć celność i myślała, że był to zombie. Grupa udała się do snu i była gotowa na kolejny dzień. Osiem godzin później. Grupa po śniadaniu spotkała się na zewnątrz, by porozmawiać na temat Damiana. Gaming szedł na sposzlakę w lesie. Myślę, że powinniśmy wznowić poszukiwania właśnie tam, powiedział Axray. Owszem, znalazł poszlakę, ale to nam nic nie daje, rzekł John. Dlaczego jesteś taki negatywny, rzekł, zapytał Axray. Co masz na myśli, zapytał John. Ciągle zakłada, że Damian zginął, zamiast spróbować pomóc go odnaleźć, że Kaxley, Bo pewnie tak się stało, odparł John. Naprawdę nikt tutaj nie zakłada takiej możliwości, zapytał. Jeśli Gaming znalazł poszlakę, to nie powinniśmy tego stawić. Popieram Akserę, powiedział żółty. Zgadza się, powinniśmy wznowić poszukiwania, dodał Mateusz. W taki sposób narażamy całą grupę. Gaming ledwo przeżył ostatnie poszukiwania. Jeśli ktoś inny ucierpi, to będzie wina tych, którzy chcą szukać. A jeśli to Was nie przekonuje, to szukajcie sobie. Ja mam tego dość, powiedział John. Spokojnie, nie powinniśmy się kłócić, rzekł pan tomasz. Popierasz mnie? zapytał John. Właściwie to chciałem wypowiedzieć się na inny temat odparł pan tomasz. O co chodzi? zapytał ktoś. stodole są zombie, powiedział Tomek. Grupa na chwilę odcichła i nie wiedziała czy Tomek się sobie z nich żartuje, czy mówi poważnie. Jak to zapytał John? Trzeba począłem się przejść i przyciągnęły mnie dziwne odgłosy, dochodzące do stodoły. Gdy zajrzałem do środka, ujrzałem około 20 zombie w środku, powiedział pan tomasz. Dlaczego ich tam trzymają? zapytał John. Nie wiem, ale Michał mówiłbym wam nie mówił, dlatego zachowajcie to dla siebie, rzekł Tomek. Nie możemy tego zostawić to zagrożenie odparł John. Grupa dyskotowała, co zrobić, jednak wiedzieli, że to ziemia rodziny Michała i jeśli chcą tu zostać, muszą zaakceptować ich zasady. Aksrey uznał, że porozmawia z Wojciechem na ten temat. Udał się w kierunku jego domu, by to wyjaśnić. Witaj, powiedział Aksry. Witaj. Co ci tu sprowadza? zapytał Wojciech. Przechodziłem ostatnio obok stodoły i zauważyłem coś zastanawiającego. Pewnie wiesz, o czym mówię, powiedział Aksley. Wojciech nie był zadowolony, że Aksry odkrył jego tajemnicę. Mówiłem wam, byście się nie zbliżali do gospodarstwa bez mojej wiedzy, rzekł Wojciech. Ale dlaczego ich tam trzymacie? zapytał Aksley. Ten zombie, jak wy ich nazywacie, to moja rodzina i znajomi. Trzymam ich po to, by w przyszłości, gdy wynajdą lekarstwo, mogli do nas wrócić od par Wojciech. Rozumiem, wierzysz w odnalezienie lekarstwa, ale na jeśli ona powstanie, to ci ludzie już nie żyją, powiedział Aksry. Żyją. Jeśli chcecie tu zostać, musicie to zaakceptować i nie zbliżać się do stodoły, rzekł Wojciech. Rozumiem to i szanuję. To twój teren, więc ty ustalasz tu zasady, odparł Aksrej. To dobrze. Mam nadzieję, że dopilnujesz swojej grupy, rzekł Wojciech. Aksrej wyszedł na zewnątrz, by pogadać z resztą. Jednak nie dostrzegł nikogo na zewnątrz. Rozejrzał się i ujrzał grupę w okolicy stodoły, więc poszedł w ich kierunku. Wojciech zaraz bronił zbliża się do stodoły, powiedział Aksrej. I zamierzasz go posłuchać, narażając tym samym całą grupę? zapytał John nie zagrażają nam. Są to dobrze zamknięci. Jeśli chcemy zostać, musimy to zaakceptować, rzekł Aksley Nie znamy ich. Nie wiemy, czy stąd nie wyjdą. Gdy byłem w szpitalu, widziałem zombie większego od pozostałych, który był w stanie zniszczyć metalowe drzwi. Nie jesteśmy tutaj bezpieczni, powiedział John. Więc co proponujesz, zapytał Axley. Albo oczyścimy stodołę, albo się stąd wyniesiemy. Nie będą obozował przy pełnej zombie, powiedział John. Wojciech wie, że są chorzy i chce im pomóc, powiedział aksy Przecież to bzdura, rzekł John. Wiem, ale to jego ziemia. Więc musimy to uszanować, powiedział Axley. Nie ma mowy, odparł John. Przemów Wojciechowi do rozumu, albo sam będę musiał to zrobić, dodał. do. wrócił, by porozmawiać z Wojciechem ponownie i spróbować go jakoś przekonać. Jednak to nic nie dało. Wojciech zabronił grupie Axleya zbliżania się do stodoła, dlatego poprosił Axleya, by ten pomógł mu zaciągnąć nowe zombie, tłumacząc to ratowaniem jak najwięcej ludzi. Axley nie mógł odmówić Wojciechowi, ponieważ wybał się wygnania z farmy. Rodzina Michała używała do opania zombie specjalnych chwytaków na długim kiju. Sposób ten był bezpieczny, ponieważ nie pozwalał zombie podejść na to, blisko by mógł zaatakować. Aksery, Michał i Wojciech udali się do lasu, by znaleźć zombie, których mogliby zaprowadzić do stodoły. Podczas drogi Wojciech i Michał starali się przekonać Axraya, że zombie da się ocalić. Axray, mimo że w to nie wierzył, szanował ich zdanie, ponieważ wiedział, że jego grupa na farmie jest bezpieczna, a poza farmą już nie. I w tym momencie tylko to się dla niego liczyło. Hmm. Gdy dotarli na bagno w lesie, dostrzegli dwóch zombie, którzy ugrzęzli w błocie. Znałem ich. Mieszkali niedaleko, powiedział Wojciech. Chcesz zaciągnąć ich do stodoły? Zapytał Axley. Tak, użyj chwytaka, tak aby złapać go za szyję, odparł Wojciech. Aksery zrobił to, co chciał Wojciech i złapał jednego z zombie, wyciągając go z błota. Wojciech wyciągnął drugiego, a Michał posłużył jako przynęta, by zombi same zaczęły iść w stronę farmy. W międzyczasie John po raz kolejny udał się w stronę stodoły, mając świadomość, że w środku są zombi, nie mógł wysiąść na miejsce i musiał coś z tym zrobić. Gdy zajrzał do, do środka przez przerwę między dyskami, po raz pierwszy na własną się zauważył grupę zombie z stodoły. Jeden z wyczuł Johna i zbliżył się do niego, uderzając w drzwi stodoły. John się wystraszył i cofnął, po czym zauważył Andrzeja, czyli wujka Michała, który trzymał w ręku karabin. Mówiliśmy wam, byście się nie zbliżali do stodoły. Odejdź albo tego pożałujesz, powiedział Andrzej i wymierzył w kierunku Johna. Naprawdę wierzycie, że uda się ich ocalić? zapytał John. To nieważne, w co wierzymy. Nasze zasady są proste i musisz je zaakceptować, że Andrzej. Jeśli ich nie zaakceptujecie, zastrzelisz mnie? zapytał John. Żebyś wiedział odparł Andrzej. Nie zrobisz tego, rzekł John. Niby dlaczego? zapytał Andrzej. Nie dajcie się do tego. Szczerze mówiąc, z takim podejściem się już tak samo martwię, jak chcę ząbić, co powiedział John po czym zbliżył się do Andrzeja. Nie zbliżaj się, bo strzelę, powiedział Andrzej. Owaj wiem, że tego nie zrobisz, rzekł John. Masz rację, nie jestem taki jak ty, rzekł Andrzej. Czyli jaki? zapytał John. Myślisz, że nie wiem, że zabiłeś Macieja? zapytał Andrzej. Myślisz, że to zrobiłem? zapytał John. Oczywiście, że tak. Nie umiesz kłamać. Może nie utrzymam się przy życiu zbyt długo, ale nigdy nie zniżę się do twojego poziomu, powiedział Andrzej i oddał Johnowi karabin. W tym momencie do Johna i Andrzeja dołączyła reszta grupy a ponieważ widzieli zadaj, że John i Andrzej rozmawiają i byli ciekawi o co chodzi. O czym gadaliście? zapytał żółty. Wyjaśniliśmy sobie tylko pewne sprawy, odparł John. Nagle John zauważył, że z lasu, z lasu wraca Axray, Michał i Wojciech oraz prowadzą ze sobą dwóch zombi. W tym momencie nie wytrzymał i pobiegł w ich kierunku. Co wy odwalacie? Zapytał John. Co on tu robi? Zapytał Wojciech mieście, trzymać ich się z dala od stodoły dodał. Spokojnie, wszystko zaraz był stolicy. Co ty chcesz ustalać żywiec? Zapytał ściekły John. W okolicy się zgrażają zgra na mnie umarli, a ty jeszcze pomaga zaciągać ich do stodoły, by w nocy mogli wyjść i nas zabić, powiedział. To nie czas na takie dyskusje od paraksej. A kiedy będzie czas? zapytał John. Jak zaciągniemy ich do stodoły, że Wojciech mam do ciebie pytanie. Skoro wiesz, że o nie są martwi, tylko chorzy, to wyjaśnij mi, powiedział John, po czym trzykrotnie strzelił do zombie trzymanego przez Wojciecha. Dostał trzy strzały tułów. Dlaczego wciąż stoi? Zapytał John. Wojciech był zdezorientowany, a Michał, i Andrzej przerażeni. John strzelił ponownie do zombie. Dostał kulkę serca. Czy żywa osoba by to przeżyła? Zapytał. Wojciech w tym momencie zrozumiał, że John ma rację i zaczął docierać do niego, że cała jego rodzina w sto dalej jest martwa. Brakowało mu słów i czuł się bezsilny. Jednak Aksej nadal starał się uspokoić sytuację. Johny, dość tego, powiedział Aksley. Masz rację, żywiec, dość tego, powiedział John i strzelił zombie w głowie, co zabiło go. Wojciech, weź mój kij, muszę go zatrzymać, powiedział Aksej. Wojciech jednak nie ustanie nic zrobić, stał jak zamrożony, jedyne czym myślał, to że stracił nieodwracanie wszystkich ludzi, których znał. Dość obozowania, przy pełnej zombie i narażenie grupy dla namiana, który i tak nie żyje, powiedział John. Żywiec już nie jest taki jak kiedyś, jeśli chcesz przeżyć, musisz walczyć. Dodał po czym powiec stronę stodoły. Grupa była w szoku, jednak widząc stan Wojciecha widzieli, że jest już za późno, by to powstrzymać. Niektórzy byli przerażeni uważali, że sposoby działania Johna są błędne. John chwycił za siekierę leżącą przy stodole, którą zniszczył łańcuch zabezpieczający stodołę i stworzył drzwi, po czym cofnął się i wyjął karabin. Mateusz żył teraz jagoda również chwycił zabranie, by pomóc wybić zombie z stodoły. Rodzina Michała patrzyła na zombie wchodząc ze stodoły. Jednak każdy z nich zaraz po wyjściu stał kulkę w głowę. Doprowadziło to do ich za załamania psychicznego. Jednak część grupy Axera rozumiała zagrożenie, wybijając zombie odczuwali ulgę i byli gotowi na ewentualne opuszczenie farmy. Jeśli tak zażyczyłby sobie Wojciech, po krótkiej strzelaninie zombie przestały wychodzić i stodoła była już oczyszczona, a przynajmniej tak wydawało się grupie Aksreja. Ze stodoły wyszedł jeszcze jeden zombie, grupa zobaczyła jego twarz, nie dowierzała. Był to Damian. Tym razem nikt nie strzelił. Było to dla nich trudne, jednak ostatecznie Aksrej zdecydował się, że zastrzeli Damiana, widząc, że nie ma dla niego ratunku. Po całej sytuacji Wojciech ledwo doszedł do siebie, jednak zdołał dojść do głosu. Muszę to wszystko przemyśleć, zostawcie mnie sami. A wreszcie grupa ma stąd znikać, powiedział Wojciech i uda się do domu. Kurde, no, to się porobiło. E, no i niestety kolejna e, główna postać e, zginęła, e, bo był to Damian. No szkoda, ale można się było tego spodziewać. E, zombie zostały wybite. No, tacy odklejeni byli ci mieszkańcy farmy. Żyli w takim no, można powiedzieć, takim w swoim wyimaginowanym świecie, gdzie no, wierzyli w różne rzeczy i John brutalnie po prostu przebił tą bańkę, yy, w której się znajdowali. Jak tam była ten dialog, a z tym Wojciechem to mi się chciało się, że wszystko się udało, gdyby nie wyściwskie dzieciaki. Z kombinu mi się przypomniało, bo tam było jakieś tak zdanie złożone, że od razu mi się to nasunęło. Ciekawe, ile sam zabiłem tych zombie, jak jak byłem w tym wąwozie, tam może coś tam skasowałem ich. Mam nadzieję, że moja postać nie, nie została ugryziona ani nie jest zarażona, bo tam by było smutne, jakby zginęła. Należy o tym pamiętać. Nie, no. I tak, pytanie do widzów. Co powinna zrobić grupa x -raya? Spróbuj przeprosić Wojciecha, się z nim dogadać przejąć farmę siłą, moim zdaniem przyjąć farmę siłą, Wojciech jest odklejony od rzeczywistości dla niego już nie ma ratunku eee, także kazał nam się wynosić a farma jest dość bezpiecznym miejscem i można się tam fajnie ufortyfikować chociaż z drugiej strony siedzenie w jednym miejscu też nie jest dobre, bo tak, zapasy się w końcu skończą, ktoś może w końcu znaleźć to miejsce czy grupa Franka, czy horda jakaś zombiaków, może jakiś nowi zmutowani przebędą, także tutaj też bym tak nie ryzykował i próbował się gdzieś indziej przenieść, no ewentualnie można by było jakoś tam tą farmę umocnić i stworzyć taką bezpieczną strefę. Natomiast nie wiem, czy to się uda, też. Kurde, to wprzę farmy siłą, ale też tak, żeby nie zabijać może tej rodziny Michała, e, tylko jakoś ich spróbować przeciągnąć siłą na swoją stronę, ale no, ludzie są na wagę złota, tak? E, można mieć broń, a można mieć zapasy, ale ludzi też warto mieć trochę. E, no, co prawda, oni nie są jacyś, nie mają jakiejś takiej dużej wartości bitewnej. Ta rodzina Michała z całym szacunkiem, chociaż w sumie bez szacunku, bo to są postaci fikcyjne. E, więc to, no tak. I no, jednak warto mieć trochę tych ludzi. No, chyba że już naprawdę są tak beznadziejni, żeby umarli w najgorszy możliwy sposób, zamienili się w zombie i jeszcze i zagrożenie w środku tej strefy. Tak się zastanawiam, jak można zabezpieczyć tą farmę. No, raczej, żeby jakoś umocnić ogrodzenia, to trzeba było dużo drewna z tego lasu. A jakby poszli do lasu karczować, to robiliby dużo hałasu i mogliby z hordę sprowadzić bądź tą grupę Franka. Też niebezpieczne, no może jakieś deski w, to, w tej stodole. Jakby próbowali rozebrać stodołę albo umocnić stodołę, to też ciężko by było. To też mogło być słychać, chociaż, no nie wiem, no ten świat jest tak pełny niebezpieczeństw, że, że ciężko co, cokolwiek takiego sensownego, moim zdaniem, yy, jest zrobić. Yy, kurde, no naprawdę ciężka sprawa, bo jak można to by było umocnić, nie wiem, i też czy jest jakaś alternatywa, gdzie się przenieść. Hmm. Natomiast jeżeli chodzi o te dwie opcje, to moim zdaniem e, powinna grupa dwójkę, dwójkę wybrać, bo, bo, bo z tymi ludźmi mam wrażenie, że już się nie dogada. Nie są teraz w takim szoku. E, została przebita ich taka bańka, w której żyli. E, byli zamknięci. Ich wszystkie, tak jakby poglądy, zostały, muszą zostać zmienione nagle. I, I cały świat im się zawalił trochę też. E... I czy coś jeszcze się chciałem odnieść do treści yy, w samym tekście. No, błędów tutaj raczej nie było żadnych językowych, ani gramatycznych, czy interpunkcyjnych. Natomiast chyba gdzieś jeszcze był. Yy, nie wiem, czy coś to Tak. Nie chciałem przerywać podczas yy, samego tekstu, żeby nie psuć klimatu i nie psuć. No nie wiem. Yy, dobra, to, to nie, już się zapomniałem. Yy, no, ale fajny rozdział, fajny, fajnie się tutaj rozkręca. Nie, no ja ostatnio fajny ten klimat taki zombie się wkręciłem, bo i w koda ostatnio grałem. No niestety mi się PS trójka coś popsuła, yy, może się uda to naprawić, ale z drugiej strony ten sprzęt będzie w tym przyszłym roku miał już dekadę, także no może to już jest ostatnia chwila. W sensie no działać działa, ale nie czyta żadnej płyty z grą, e, a tam miałem e, te różne kody właśnie z te z zombiakami. E, war at war, Black Ops 3, 1, 2, 3... No też w się był byłbym podobny tryb, to wyginięcie to tam akurat zamiast zombie byli kosmici, ale klimat był podobny. No i teraz na PS4 to mam tylko ten e, Spaceland zombie, a ja też fajno, już ogarniam tą mapę. W Day's Gone ostatnio grałem. No i w Lasowast Part tu ogrywam też e, sobie w wolnych chwilach. Także akurat ten klimat zombie jest teraz mi bliski w tym czasie, co to nagrywam. E, no. Zresztą tak jest, że akurat się e, zgra. Nie no, ale ogólnie ja wybieram opcję 2. E, zobaczymy, co zadecydują widzowie w ankiecie. E, nie wiem jeszcze, kiedy wrzucę ten film. E, zobaczymy. Natomiast no, uważam, że tutaj o, dwójka jest lepsza. Także no to chyba była na tyle. Także trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!